O epidemii koronawirusa i powrocie do normalności mówił w trakcie orędzia amerykański prezydent Joe Biden. To pierwsze orędzie nowego prezydenta USA Joe Bidena, wygłoszone w rocznicę wprowadzenia w kraju pierwszych lockdownów, rozpoczęła je krytyka poprzedniej administracji rządzącej. Ago, rok temu zaatakował nas wirus, który spotkał się z ciszą i rozprzestrzenił się poza kontrolą. W swoim orędziu amerykański prezydent mówił o procesie szczepień. Wskazał, że w ciągu pierwszych 100 dni jego prezydentury zaszczepionych zostanie 100 milionów Amerykanów. Tonight. Dziś wieczorem mogę powiedzieć, że nie tylko osiągniemy ten cel, ale także go pokonamy, ponieważ jesteśmy obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia 100 milionów zastrzyków w 60 dniu mojej kadencji. No other in the world has done this. Ameryka chce wracać do normalnego życia jeszcze przed świętem niepodległości, czyli 4 lipca. Jest duża szansa, że do 4 lipca Ty, Twoja rodzina i przyjaciele będziecie mogli spotkać się na swoim podwórku lub w okolicy i zorganizować sobie grilla świętując Dzień Niepodległości. Do tej pory w USA wykonano ponad 95 milionów szczepień przeciwko COVID-19. Blisko 19% mieszkańców otrzymało co najmniej jeden zastrzyk.